Coraz więcej ujemnych świateł na dwulicową politykę Czernina rzuca każdy dzień. Sprawa Chełmszczyzny jest kamieniem próbnym istotnej wartości tej polityki. W podobnym tonie utrzymany był komentarz opublikowany 27 lutego 1918 roku w Kurierze Codziennym. Korespondent z Chełma donosił, że niemal we wszystkich domach miasta, a także po wsiach, można zobaczyć kartki z napisem: tu mieszka polska rodzina. Mijają już ponad 2 tygodnie od podpisania pokoju brzeskiego. Demonstracje i wiece odbywają się już na terenie wszystkich 3 zaborów. 27 lutego 1918 roku Rada Regencyjna zatwierdziła gabinet prowizoryczny Królestwa Polskiego. Na stanowisko premiera powołano wówczas 40-letniego profesora Politechniki Warszawskiej Antoniego Ponikowskiego. 28 lutego 1918 roku amerykański Czerwony Krzyż, jak donoszą gazety warszawskie, przesłał na ratowanie dzieci polskich 200 tysięcy dolarów w 2 ratach. Do Krakowa dociera też telegram ze Sztokholmu, z Polskiej Agencji Prasowej. Instytut Nobla postanowił rozpatrzeć kandydaturę Władysława Reymonta do Nagrody Nobla, ale dopiero w przyszłym roku. Nowa klęska nawiedziła lud polski. Klęska tym groźniejsza, że ludność źle odżywiana, wyczerpana długotrwałą wojną, straciła odporność na choroby. 2 marca 1918 roku napisał ilustrowany Kurier Codzienny. W Królestwie Polskim wybuchła epidemia tyfusu plamistego. Tego samego dnia prasa cytowała też list ludu podlaskiego do papieża. Nie chcemy należeć do żadnego państwa prócz państwa polskiego. 3 marca 1918 roku w Brześciu Litewskim zostaje podpisany traktat pokojowy między Rosją bolszewicką a państwami centralnymi. Pominięto sprawę Polski. Tymczasem papież Benedykt XV w liście do Rady Regencyjnej życzył, aby szlachetny naród polski wraz z możnością samoistnego rządzenia się odzyskał też dawną pomyślność i chwałę.